Paweł, coś ty znowu na zamawiał. Aj, wiesz jak to, ktoś jaki choroba. Wiesz, zakupowa. Witamy na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj z nami zestaw narzędzi do pracy. Tak. Której już pewną część widzieliście na vlogach. Dokładnie. Zaraz otworzymy, zobaczcie sami. Także zapraszamy, zobaczcie, co dzisiaj zamawialiśmy. Pawełek postanowił sobie ułatwić troszeczkę robotę. Tak. Koniec kręcenia z nienawidzoną Makitą. Dokładnie. Może nie tyle z nienawidzoną, tylko bardziej, że na kabus. Nie, no, nie chcę też robić antyreklamy Makicie, bo to ona nie zasługuje na to. Słuchajcie, na pewno ta wkrętarka Makity, która jest u nas na stanie, pojawi się w którymś tam filmie. Tak, tak. Bo ona dostała mocno w kość na budowach, więc warto ją, że tak powiem, pokazać, bo rzeczywiście jest chyba warta tych pieniędzy, które za nią dałeś. Warta. Mimo, że ja tam nie przypadam za Makitą, ale to jednak jakby nie było sprzęt profesjonalny. Także. A teraz na stole mamy nowy zestaw akumulatorowy do... Dewalta. Tak jest, do kręcenia tych gipsów. Tak jest. Także co? Zaglądamy do paczuszki, bo sam jestem ciekawy. Zaglądamy. Paczka była wstępnie otwierana, ale wstępnie była otwierana ze względu na kontrolę jakby dostawy przy kurierze, tak? Więc jeszcze nie było to wszystko... Nie, bynajmniej ja nie zaglądałem, Pawełek już coś tam widział. Otwieramy kartonik. I w kartoniku co mamy? W kartoniku mamy instrukcję luzem, mamy koszulkę Dewalta, którą oczywiście przekażemy w odpowiedniej chwili i momencie odpowiedniemu oglądaczowi, widzowi. Tak jest. Mamy tutaj, słuchajcie, duże podłużne pudełeczko i to są pewnie wkręty. Tak jest. Jedno pudełko wkrętów. Drugie pudełko wkrętów. Obok mamy... Zapchaj dziurę. Tak jest, tak zwany wypełniacz zrobiony ze wszystkiego i z niczego. Zestaw bitów. Takich bardzo króciutkich. I słuchajcie, walizeczkę. I już mi się to podoba. Już mi się to podoba i ja nie będę was oszukiwał. To jest moje pierwsze zetknięcie z Steinerami Dewalta. I już widzę, że to jest kawał sprzętu. Dobrze. Odsuniemy sobie na razie wkręty na bok, bo nam chwilowo nie będą potrzebne. Zestaw Dewalta bitów przedłużanych DT7206. Długości 135 mm. 153 mm. Jest to zestaw 5 bitów PH2. Na bok. Systeiner. Sam w sobie jest naprawdę fajny. Podoba mi się. To są pewnie do dopinania wyższych poziomów, tak Pawle? Bo tak ty już z tymi Systeinerami miałeś do czynienia, więc ja nie będę się tutaj wymandrzał. Jest naprawdę twardy, słuchajcie. Rączka u góry, czarna. No, mi się podoba w nim taki kształt, taki transformer, taki nowoczesny, dużo takich zagłębień, wiesz co chodzi, że nie jest taki płaski. Mnie on się kojarzy z takim wojskowym wykonaniem. Tak. Wszystko dokładnie. Jest przemyślane w każdym detalu. Solidne, takie konkretne. Tak. Tutaj mamy 4 nóżki, na to wszystko są wgłębienia, naprawdę jest super. Zapięcia metalowe, odpinane w dół. Nówka, to powiem wam, że nawet dosyć ciężko idzie, to jakaś książeczka i otwieramy. Nie otwiera się do końca, tylko otwiera się tak jak lubię. Strasznie mi się to podoba, jak się nie przewala ta walizka na bok. Cały jest pakiet instrukcji. I co mamy? W komplecie jest jeden bit. PR2. Trzeba od razu wszystkich uświadomić, że wkręty i te bity w paczuszce to nie są w komplecie, to są dodatkowo dokupione elementy. W komplecie jest, jak Jacek pokazał teraz, ten bit jeden. Tak jest. To co jest w walizce? Jest akumulator seria XR 18V, 2 Ah. Czy to jest to samo co w Graco? Tak, no możemy sprawdzić. Już tak. Mamy Graco ze sobą, także... Coś, czego Paweł pewnie nie założy, znając życie, czyli uchwyt do paska. Strasznie za tym nie przepada. W
wcale nie rozumiem dlaczego. Krzydłuszka magnetyczna, jeszcze jedno jest w komplecie. Widzisz, że to z pistoletu? Tak jest. Zobaczcie. Umazane. Tak jest. Ta sama. XR-ki, tak, 2.0, kształt ten sam, także... Tak, że będzie miał więcej. Ale wiesz co, jak zauważyłem na pierwszy rzut oka, że design jest inny. Obrót, spójrz na napisy XR-a. Tak, zwróciłem właśnie na to uwagę. Widzisz? Inaczej widzę. Wykonane są. To jakby... Pytanie, grafika się zmieniła. Pytanie, czy to kwestia po prostu zmiany designu? Chyba tak, chyba zmiana grafiki po prostu. Ładowarka DeWalta na jeden akumulator. Bez żadnych z tego, co widzę tutaj, gadżetów typu USB, nie USB. Ładowarka DCB 113. Dużo mniejsza w porównaniu z tym, co było w Graco. No i druga strona, zobacz. Tak, zupełnie na drugą stronę. Mimo, że... No, ale to jest troszeczkę inny model, tak? To jest 115, tu w komplecie mamy 113. Oczywiście to, co strasznie lubię, czyli opis, jak się zachowują światełka w trakcie procesu ładowania. Bo to jest fajne, ułatwia ludziom bez doświadczenia albo takim, którzy korzystają z wielu różnych sprzętów. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy głowicę standardową do GKA, taką jak kojarzycie pewnie z większości typowych wkrętarek do karton gipsu. I mamy samo urządzenie. Tutaj już nic więcej nie ma. Nie ma już nic więcej. Ale pod wytłoczką jest miejsce tam na jakieś dodatkowe bity tego typu rzeczy, więc też fajnie, że dali tą możliwość, a nie wkleili na stałe. No i co? Wkrętarka. O, ok. Wyciągnęliśmy sobie. Wkrętarka sama w sobie wygląda w ten sposób. No to jest DCF 620. Przełącznikiem lewe, prawe obroty. Oczywiście światełko z daszkiem, tak? Akumulator wstępnie naładowany, ale tak bez szału, tak? Jedna kreseczka. Jedna kreseczka. Co my tutaj mamy? Bit usuwany poprzez wciśnięcie i wyciągnięcie samego bitu. To jest bit do tego. Tak jest. Tutaj mamy bit standardowy. Ok, jak naciśniemy, to też wskakuje, czyli taką standardową przedłużkę, tylko nieco dłuższą niż te zwykłe. Załóż, załóż. Natomiast jeśli chcemy, to możemy zarówno korzystać z tego. No i możemy sobie założyć. O, dopychamy i obracamy pokrętło, które zresztą nam pokazuje, gdzie jest pozycja zablokowana, gdzie nie jest zablokowana. I teraz mamy standardową wkrętarkę. Na naszym stole pojawiła się beleczka testowa ze względu na to, że nawet jak naciśniemy spust, to zwróćcie uwagę, że bit się nie kręci. A będzie się kręcił dopiero w momencie, w którym dociśniemy go lekko, tak? Także tak działa ta konstrukcja. Beleczkę dajemy sobie na bok. Ale Jacku, z tyłu masz te, a czy później zrobimy testa? Zrobimy testa, oczywiście. Myślę, że mamy tutaj kawał ścian gipsowych, będzie w czym kręcić. Co my tutaj jeszcze mamy? No tutaj nic takiego większego nie ma. Przełącznik lewe, prawe obroty nad włącznikiem. Gumowana tam, gdzie potrzeba. No przystosowana do karton gipsu, więc tutaj żadnych biegów, nie biegów, tym podobnych historii nie ma, tak? Jest po prostu, wygląda tak jak wygląda. Przełącznik na dole. O, służy do blokowania w pracy ciągłej, tak? Że nie trzeba za każdym razem naciskać, tylko naciskamy, dociskamy do góry i w tym momencie silnik działa cały czas, a bit włącza się dopiero w momencie, w którym wyciśniemy wkręta. Przy karton gipsach przydatna sprawa. Żeby nie obciążać palca, jak całą płytę robicie naraz, kilka płyt, to po prostu włączasz maszynę i tylko dociskasz taśmę. Nie trzeba wtedy palcem. Tak jest, informacja na górze korpusu, że silnik jest bezszczotkowy. Tyle jeśli chodzi o samo urządzenie. Otwieramy sobie, ściągamy krótki bit do wymiennych końcówek w rozmiarze standardowym. Kurczę, mocno strasznie trzyma, słuchajcie, ten magnes, naprawdę. Natomiast w momencie, w którym założymy sobie bit
ten przedłużany, to mamy przystawkę tutaj. Jest to, sobie odsunę, DeWalt DCF6201, typ pierwszy, którą zakładamy sobie poprzez, nasuwamy po prostu na bita i poprzez wciśnięcie tych dwóch zacisków mamy założoną końcówkę. I to jest przystawka przystosowana do pracy z taśmami. Tak, więc jak ona działa, zaraz Wam pokażemy. Z zestawu wyciągnęliśmy jeden magazynek wkrętów do drewna. To są wkręty pod końcówkę PH2 35x35 mm. Tak są oznaczone przez producenta. Parę słów na temat samej tej przystawki do wkręcania. Po pierwsze, to czarne pokrętło zaraz za przyciskami blokowania służy do regulacji głębokości, na jaką ten wkręt ma się wkręcić, tak? Czyli jeśli damy sobie maksymalnie na prawo, to jest wręcz tak, że on chowa troszeczkę wkręt w materiał. Jeśli damy sobie mniej więcej na środek, to to powinno być tak prawie równo. Ja Jacku zbliżę też palce, zbliżę, żeby ludzie widzieli. O właśnie, teraz widać ładnie te wkręciki narysowane. Tak, w tej pozycji jest prawie na równo z materiałem. Natomiast jeśli potrzebujemy, żeby i przekręcimy sobie dalej, to nam te główki będą delikatnie nad materiał wystawać, tak? Czyli w zależności od tego, czego potrzebujemy, my sobie ustawimy mniej więcej na tą pozycję. Dobra. I teraz co mamy jeszcze tutaj, słuchajcie. Od góry przycisk z kłódką służy do wyciągnięcia całej tej przedniej części. I tutaj mamy oznaczenia do długości wkrętów, jakie będziemy używać. Żeby to sobie przełożyć, to mamy tutaj taki żółty przełącznik, tak, który sobie chowamy, dostosowujemy. Nie wiem, czy to, Pawle, dobrze widać na kamerze, momencik, że tutaj są. Bliżę. Tak. Widzisz? Tak jest. O, i ten czpień wpada po prostu i teraz mamy przystosowane do wkrętów 40 mm, ale ponieważ my mamy 35, to sobie ustawimy 35. Widzicie, że to jest zblokowane. I w momencie, w którym mamy już ustawioną żądaną wielkość, tutaj są takie wyżłobienia, trafiamy sobie spokojnie tak, żeby mieć i sprężynę, i wszystko dopasowane. Delikatnie nasuwamy i to się blokuje. I w tym momencie możemy sobie na spokojnie pracować, tak? To jest jedno. Teraz obracamy maszynę do góry nogami, taśma. Taśma z wkrętami typowo do drewna. Pokażemy Wam dzisiaj testowo wkręty do drewna, dlatego że jak działa z wkrętami do regipsów, będziecie widzieć w filmach na temat już samego karton gipsu, więc teraz założymy sobie tą taśmę. Bo oczywiście nagramy film z budowy. Tak jest. Taśmy wkładamy tutaj w to nasze prowadzenie. Spokojnie sobie przykładamy. Następnie wkładamy ją tutaj. I teraz... O! O, i teraz widać pewnie już, Pawle. Ja już zoomuję. Tak. Momencik. Tu jest taki otworek, takie przetłoczenie w środku. Nie wiem, czy Wy to tak zobaczycie. No tak, widać mniej więcej. Tak. I dwa, zawsze dwa pierwsze i dwa ostatnie pola w magazynku są puste. Właśnie po to, żebyśmy mogli sobie tutaj trafić tym. Wycyrklować, tak. Tak, trafić sobie idealnie. I teraz co? Bierzemy naszą magiczną beleczkę testową. Ponieważ mamy założone wkręty do drewna, to weźmiemy sobie drewno i co? I teraz zobaczcie. Widzicie, jak wchodzi w materiał, to znaczy, że mamy wyregulowane troszeczkę za mocno. I teraz spróbujemy sobie przesunąć, o, tak żeby było mniej więcej równo z... No, teraz jest prawie idealnie. Jak szybko to działa, jak szybko się tym kręci, zobaczcie sami. Spróbujcie zrobić to w tym tempie jakąkolwiek inną wkrętarką. A sprzęt w całości wygląda właśnie tak. Przełożyliśmy beleczkę,
zmieniliśmy końcówkę na tą tradycyjną, którą na pewno wszyscy kojarzą, z wkręcania. Zakładamy sobie wkręta i... No też idzie szybko, ale mimo wszystko zobaczcie, ile czasu schodzi na wzięcie wkręta, założenie, trafienie. Jak ktoś ma do zrobienia 20 metrów ścianki, to mu to większej różnicy nie zrobi. Ale tam na tej budowie, którą widzieliście na wcześniejszych vlogach, jest circa about, nie wiem, pewnie około 10-15 tysięcy wkrętów, tak lekko. Więc każda sekunda na dołożenie go do materiału naprawdę robi swoje. Tak ten sprzęt wygląda. Co ja ci, Paweł, będę dużo mówił? Nie, jak? No nie będę zgrywał kozaka, słuchajcie, z tego typu wkrętarkami miałem do czynienia. Ale to jest dobre. Ciferapa, jak ja to mawiam. Tak jest. Ile jest wkrętów w taśmie? 50. Czyli jedna taśma, jedna płyta. Mniej więcej, takie jest założenie. Tak się zakłada, jeżeli są płyty 2,60 lub 3 metrowe, to jedna tasiemka na jedną płytę, tak powinno być prawidłowo, tak jest przeliczone, mniej więcej około 50 wkrętów na płytę. A że my tam mamy coś koło 2000 płyt. Także... No to sami sobie możecie policzyć, ile to jest wkrętów. No, patrzę, ale widzę, że nie ma tutaj tej końcówki. Mieliśmy taką tradycyjną końcówkę na zwykłą wkrętarkę z takim kołnierzem. A. Taką tanią, za 4 zł czy 5 z marketu. Ja najwięcej w życiu płyt kręciłem takimi końcówkami, więc jak się przysiadłem na wkrętarkę już taką typową, to mówię, kozę. Ale jak zobaczyłem to... Zaraz ktoś mi powie, no spoko, ale są inne marki, które są fajniejsze takie do wkręcania. Które marki są fajniejsze? No właśnie. Słuchajcie. Czołówką w kręceniu płyt do GK, czołową taką marką to używaną, to jest właśnie DeWalt i Hilti, najbardziej popularne, co nie? Jeszcze jest Milwaukee, który jest z takich popularnych wykonawców, co nie? Ale dla mnie chyba najlepsza jest Milwaukee, nie mam jej akurat, ale uważam najlepszą, ale DeWalt jest, kurde, mistrzostwo świata też. Popatrzcie w ogóle na jej wyważenie, trzymam na parcie, na paluszku, na jednym paluszku. Jak ona jest wyważona. W ogóle, ale to centralnie w ogóle nie obciąża nadgarstka. Jest tak wyważona jak piórko. Normalnie, patrzcie, na jednym poruszku. Jest mistrzostwem świata, co chodzi o to. Jest cieńsza od konkurencji, ale jest tak wyważona. Najgorsza z tych wszystkich, których używałem, to są Hilti. Są, kurde, strasznie nieporęczne, niewygodne. Znaczy, ja nie wiem dlaczego, ale my chyba nie przepadamy jakoś bardzo za... To bardzo dobra marka, ale kurde są... Ale do wiertarek. Do wiertarek. Ale... Jak najbardziej pozostałe... Młoto wiertarek takich ciężkich, co nie? Tak, pozostałe dobra. Narzędzia są bardzo mieszane uczucia. Natomiast to, no, kozak. Ta jest po prostu ciśwa Rafa. Jest dobre. Tak jak widzieliście na załączonym brasku, jak Jacek wkręcał. Po prostu kręcimy jedną taśmę w... No, w kilkanaście sekund możemy to ją zużyć, no, to jest tylko tak szybko potrafimy kręcić, ręką ruszać, tak ona będzie kręciła. Zwłaszcza, że są znaczniki na płytach, więc w ogóle jest kozak. Tak. Tyk, 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 tyk. Tak. Ale to no, tak jak my już z doświadczenia, to już tak orientacyjnie, ciach, będzie mniej, parę wkrętów czy parę więcej, to tam nie ma znaczenia, po prostu tylko trach, ciach, taśmę do śmieci, kolejna, pach i jedziesz. Znaczy nasi Janusze budowlanki dokładają do zużytych taśm wkręty, siedzą po nocy. Tak, podejrzewam. Oczywiście, że można nabijać, kurde, słyszałem, że to wiele osób tak robi, co nie? Znaczy ja też słyszałem, ale nigdy tego nie widziałem. Ja też nie widziałem. Ale powiem ci, że jestem ciekawy, jak te wkręty się trzymają po użyciu i wezmę jedną taśmę, zużyjemy i zobaczymy, tak. Nabijemy. Jeśli będziecie chcieli, możemy zrobić taki krótki filmik, nabijemy tak. Wkręty nabijemy sami. Sobie na budowie wkręty i zobaczymy, jaki jest efekt, czy to trzyma, no bo tu też chodzi o to, popatrzcie. One są stricte sztywno ustawione, wszystkie są idealnie w linii jak wojsko, na baczność stoją. Także pytanie jak po nowym wkręceniu by się zachowywała. Możemy. Masz tu jakieś wkręta? Pawle, czy ja mam jakieś wkręta? No możemy wykręcić któregoś z tych. Zobaczymy. Tak? Nie, powiem ci, wygląda jak w fabrycie zapakowany, co nie? A spróbuj. Nie, trochę już... Nie, już widać, że lata. Lata, tak.
Ale wiecie co, bo tutaj w środku, w tej taśmie jest taki krzyżyk. I on się rozrywa. Tak, on się rozrywa podczas wyciągania wkręta, więc... Tak, nie, nie, na Janusza. Lata, tak. Tak. To nic nie daje. Czy dużo drożej wychodzą takie wkręty, Pawle, w porównaniu z tymi poszukowanymi? Nie, wiesz co, ja ci powiem doświadczenie tak, one są o wiele droższe, nie? Bo załóżmy 1000 wkrętów, czyli paczka takich kosztuje 50 zł, tak średnio, co 50 parę złotych, a zwykłych wkrętów kosztują średnio 20 parę złotych. Mhm. Czyli zakładamy, że mamy o 1,5 razy droższe, nie? Ale podczas raz, że tutaj zaoszczędzamy na czasie, czyli każdy czas to pieniądz, nie? Jeżeli co innego kręcąc, tak jak mamy budowę, załóżmy zwykłymi byśmy kręcili 3 tygodnie, a tymi kręcimy tydzień, załóżmy, nie? Czy mniej. Zobacz ile czasu zaoszczędzamy, a czas to pieniądz. Kolejna rzecz, jeżeli używamy taśmy, te wkręty z pudełka, no to tak jak na każdej budowie, wiesz jak jest, ładujesz w kieszeń, wyciągasz, tu ci wypadnie, tam ci wypadnie, nagle masz las no tak, wkrętów na podłodze, co nie? Na budowie tak to wygląda, że... A nikt ich nie zbiera, nie, 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 po prostu... Wiecie co, na koniec budowy zrobimy takiego testa, też zrobimy jakiś krótki filmik na ten temat. Pojedziemy z Magnesem i zobaczymy, kurczę, ile jesteśmy w stanie zbierać rzeczy, które nie, na które nie było czasu po prostu, żeby się schylić i podnieść. Tak, średnio się przelicza, jest takie założenie, że około 25% wkrętów idzie do śmieci. Nie? Takich wkrętów, gwoździ, na tak, takie, po prostu to się wala po podłodze, każdy bierze garść, z tej garści niech ci wypadnie, załóżmy 5-10 wkrętów, co nie? No to, to jest średnio tak wyliczane niby, że 25%. No to zobacz, ile gubisz. Czas, strata materiału, to, to też pieniądze, to wszystko są tak. Pieniądze. I reasumując, jakbyś to wszystko podliczył sobie, to na tych wychodzisz o wiele, wiele taniej szybciej. No na pewno czas kosztuje swoje, tak? No ale najdroższy jest czas w tych czasach. Słuchajcie, dla mnie osobiście coś pięknego, uważam, że mogę spokojnie ze swojego punktu widzenia polecić. Nie jest to tania zabawka, cały komplet kosztował. Sam komplet sprzętu, bez osprzętu, kosztuje niecałe 1400 zł, tam bez jakichś tam drobniaków. Za wkręty płaciłem 55, za bity 40 zł, tyle. Koszulkę dostaliśmy od firmy DeWalt. Także jak my dostaliśmy, to się z wami podzielimy, mamy w czym chodzić. Tak jest. Na pewno nie, będzie co... jakiś mini, nazwijmy to... A tak zupełnie serio dodali jedną. No jedną, no to już to wiadomo, nie są różne. Tak, trzeba się poskarżyć do DeWalta, że tak. Miałem tutaj filmik, a oni bo w sumie chyba nawet nie wiedzieli, że film będzie na ten temat. Dobrze, nie przedłużając, słuchajcie. Reasumując, sprzęt bardzo fajny. Super. Lekki, wygodnie się tym pracuje, to jest naprawdę... Kupiłem ten sprzęt ze względu, tą markę, ze względu na to, że bardzo dużo ma pozytywnych opinii, moi znajomi używają ten sprzęt i no jak znajomi używają i go polecają, to jestem pewien, co biorę. Dokładnie. A tymczasem kończymy, polecamy, bo fajna zabawka. Zapraszamy do łapek w górę. Subskrypcji. Tak jest. Na nasze live'y. Na vlogi, które się gdzieś tak. Tam w tak zwanym... Przypominamy o Hilti. Tak jest. O właśnie o zabawie. Już pierwsze logo napłynęło do nas. Które możecie zobaczyć. Nie, jeszcze nie. Mogą zobaczyć jeszcze? Nie, jeszcze nie. Nie chciałbym po prostu, wiesz... A, podsumować pomysł. Tak, ale też, żeby było tak, że na koniec, wiesz, ta osoba, która przyjdzie jako ostatnia, przyśle jako ostatnia, będzie miała najmniejsze szanse, tak? Więc wyrównajmy te szanse, publikując wszystkie jednego dnia. Aha, tak chcę zrobić. No, tak myślę, że to jest, tak, myślę, że to jest najrozsądniejsza opcja. My lecimy dalej do roboty, bo jeszcze mamy dzisiaj zarobić. Tak jest. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć, hej. Cześć.